Dobrze, zatem do tego panelu zaprosiliśmy dzisiaj panią Joannę Frisowską, prawniczkę, koordynatorkę zespołu Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Tutaj ze mną jest pani Justyna Zwolińska, również prawniczka, koordynatorka Koalicji Żywa Ziemia i online pan Piotr Barczak, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, członek zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska EIB. Zatem tak, mamy temat, jak zmieniać prawo UE, więc właśnie, jak można zmieniać to prawo, od czego powinien zacząć aktywista czy organizacja bez zaplecza politycznego chcąca wpłynąć na prawo UE, jaką wiedzę, narzędzia, kontakty i tym podobne, może inne rzeczy powinni zdobyć na wstępie, to poprosił to jest pytanie do wszystkich panelistów po 4 minuty na osobę. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie do debaty. Jest to blisko. Ja bym rozróżniła, co może zrobić organizacja, co może zrobić aktywista. Ponieważ jeżeli jestem osobą, która jest zainteresowana tym, żeby działać na rzecz zmiany prawa unijnego, prawa europejskiego, to z pewnością mam do wyboru bardzo wiele organizacji, które się tym zajmują, mogę się po prostu przyłączyć. Tak wybrać sobie organizację, która działa w danej dziedzinie, która mnie interesuje, czy jest to ochrona środowiska, czy są to prawa człowieka, czy są to sprawy społeczne, czy jest to rolnictwo, tak jak ta dziedzina, w której ja działam. I po prostu się przyłączyć, tak? I bardzo powolutku wchodzić w ten proces, dlatego że procedury i prawo unijne są skomplikowane, trzeba się umieć od kogo nauczyć poruszania w korytarzach, że tak powiem, i za kulisami tych spraw, chociaż oczywiście taka najzwyczajniejsza wiedza na temat tego, jak wygląda proces legislacyjny, czy na temat tego, w jaki sposób, kto pełni jaką funkcję w Unii Europejskiej, zaczynając od tych głównych organów, jest ważna, tak? Bo to jest ta podstawa, dzięki której funkcjonujemy. Natomiast jeżeli jesteśmy organizacją, też rozróżniłabym, na ile jesteśmy organizacją, która na przykład działa tylko wyłącznie do tej pory na takiej arenie krajowej i chce spróbować swoje siły w jakimś lobbyingu unijnym, europejskim. Ja myślę, że też najlepszą, taką najkrótszą, najbezpieczniejszą drogą jest skorzystanie z pomocy kolegów, którzy się już tym zajmują, czyli dużych organizacji, które są umieszczone w Brukseli, które stać na to, żeby mieć na przykład biuro w Brukseli, zajmować się na tym na co dzień. I ten pierwszy krok, który powinniśmy wykonać, to jest rozpoznanie, czy mamy jakiegoś partnera, jakiegoś współtowarzysza do tej drogi, którą chcemy wyruszyć. Oczywiście są instrumenty, z których możemy korzystać bezpośrednio. Możemy chociażby napisać petycję, tak, do Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim. Ona może zostać rozpatrzona, a na pewno zostanie upubliczniona zgodnie z porządkiem prawa europejskiego. Możemy się przyłączać do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Tak jest, jeżeli będziemy tą siódemką osób z 7 krajów członkowskich, tylko musimy wiedzieć, na co się porywamy, bo to jest 1 000 000 podpisów w 12 miesięcy. Także to ja bym powiedziała, że takie pierwsza opinia, a jeszcze tutaj chętnie bym oddała głos kolegom i koleżance w debacie. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo. To poprosimy o odpowiedź na to samo pytanie panią Joannę. Już chciałam się jeszcze też z Państwem wszystkim przywitać, więc dzień dobry. I teraz jakby odpowiadając na to pytanie, no na pewno zgadzam się z tym, co powiedziała już moja poprzedniczka. Myślę, że te wszystkie elementy są bardzo ważne, ale też to, co ja bym dodała, to myślę, że istotnym jest przemyślenie też naszych priorytetów. To znaczy w momencie, kiedy sobie już wyznaczamy, że na przykład chcemy wpłynąć gdzieś na kształt, powiedzmy, tego, jak będzie wyglądać jakaś dyrektywa czy rozporządzenie, no to one z reguły są bardzo szerokimi dokumentami z wieloma różnymi elementami, gdzie oczywiście wszędzie możemy coś dodać, wszędzie możemy coś poprawić, natomiast bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli kompas tego, na czym naprawdę nam zależy, jakie są priorytety naszych działań i od tego rozpoczynali planowanie. Po drugie, też tutaj trochę budując na tym, co powiedziała moja poprzedniczka, też istotne jest wyklarowanie... Proszę Pani Joanno, czy byłaby możliwość, może podgłośnienia mikrofona, bo może bliżej Pani mówiła, trochę Panią niewyraźnie słyszymy.
Zobaczmy. Obawiam się, że nie. Próbuję jeszcze z zestawem słuchawkowym, więc może ktoś inny w międzyczasie może odpowiadać. Piotrze, może Piotr, drugi Piotr niech zacznie. Dobrze. Dzień dobry Państwu, jak mnie słychać? Jest ok. Okej, bo ja Panią Joannę bardzo dobrze słyszałem. Dobrze, postaram się, żeby mnie było słychać też. Także też się przywitam z Państwem. Nazywam się Piotr Barczak i rzeczywiście reprezentuję różne NGOsy, w tym polskie NGOsy w Polsce, w Brukseli. Pracuję na co dzień w Brukseli. Aktualnie łączę się z Państwem z Wiednia, odwiedzając jednych z naszych członków w Wiedniu. Otóż ja się zgodzę bardzo od razu z tym, co moje poprzedniczki powiedziały. To są wszystkie bardzo ważne elementy. Zapoznanie się z procesem legislacyjnym Unii, wyznaczenie sobie celów, ale też bardzo ważne jest, może bym dodał, zgrupowanie się pewne, budowanie koalicji. My nie musimy mieć zaplecza, my jako organizacje pozarządowe nie musimy mieć zaplecza politycznego, nawet nie powinniśmy. Jest też, każdy z nas ma prawo w równym stopniu adresować swoje postulaty do polityków, wszystkich. Znaczy może mamy prawo, nie musimy do wszystkich, szczególnie do tych, którzy wiemy, że nas nie słuchają i tak, także, ale to są inne też sposoby dotarcia i jakby, no i postulowania. Ale zbudowanie koalicji wśród różnych interesariuszy w danej dziedzinie, w której akurat chcemy działać, na przykład my działamy w dziedzinie ochrony środowiska, także zbudowanie koalicji przyjacielskich NGO-sów z różnych krajów. Jeżeli Państwo tutaj mówimy może o Polsce, jak z Polski możemy postulować swoje postulaty do Brukseli, no to zgrupujmy się chociaż w Polsce. Ja bardzo rzadko to widzę niestety, a to jest bardzo ważne. Tu chodzi o to, żeby nie konkurować ze sobą, nie ma sensu i żeby mieć szybkie kanały komunikacji, żeby dzielić się też pewnym nakładem pracy, bo pracy jest dużo. Jeżeli już chcemy rzeczywiście być efektywni w działaniach w Brukseli, musimy wiedzieć, że jest dużo konsultacji. One są no, co chwila w różnym aspekcie. W jednej dyrektywie, ale z różnych stron, bo możemy konsultować w parlamencie, możemy konsultować jeszcze w komisji na poziomie przygotowania projektu legislacji, no i oczywiście na różnych innych spotkaniach interesariuszy, które są organizowane w Brukseli, ale również w stolicach, organizowanych przez różnych aktorów. Budowanie koalicji to również rozmowy z biznesem, rozmowy z, jak się mówi po polsku, trade unions, związki zawodowe, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy rzeczywiście mogą mieć jakiś interes, nawet jeżeli nie identycznie, nie ten sam, a ogólnie, to w niektórych aspektach możemy mieć podobne zdanie i dlatego wypisanie tych jakby position papers, czyli stanowisk, jest bardzo ważne, poznanie ich i czasami rozbicie tych dużych stanowisk, które dotyczą całej dyrektywy, ale rozbicie ich na pewne elementy i znalezienie, w których z tych elementów w danym artykule zgadzamy się z innymi. I tutaj bardzo wtedy jasno postulować o zmiany, dając bardzo jasne argumenty, z którymi trudno się nie zgodzić. Politycy się są raczej, no, raczej słuchają takich mocnych argumentów, które szczególnie są poparte przez szerszą grupę ludzi. Ale oczywiście to nie znaczy, że elementy, które są poparte tylko przez NGOsy, nie powinny być słuchane. My jako, jeszcze raz, jako społeczeństwo obywatelskie mamy prawo i wymagajmy tego prawa, abyśmy mieli wgląd do każdego procesu i nawet jeśli bardzo technicznego. Tak, to tyle na razie. Świetnie, dziękuję bardzo. Pani Anna, sprawdźmy może, czy mamy lepsze połączenie. Okej, czy teraz słychać mnie trochę lepiej? Tak, zdecydowanie, więc prosiłbym Panią za tym o odpowiedzi. Dobrze, więc może nie będę 100% powtarzać tego, co już powiedziałam, natomiast to, na co chciałam zwrócić uwagę, to na pewno to, że takim pierwszym krokiem moim zdaniem jest też przemyślenie naszych priorytetów, tego, na czym najbardziej nam w danym procesie legislacyjnym zależy i co naprawdę chcemy osiągnąć. I też jakby wyznaczenie sobie obszarów, gdzie możemy sobie pozwolić gdzieś tam na odpuszczenie czegoś w toku procesu.
Z drugiej strony też pamiętałabym przede wszystkim o wyznaczeniu sobie ambitnych celów. To jest jakby nasza rola jako społeczeństwa obywatelskiego i aktywistów, żeby postulować rzeczy ambitne, rzeczy wymagające, radykalne, a nie starać się wpasowywać postulatami w to, co jest w danym momencie gdzieś tam najbardziej realne z politycznego punktu widzenia. No i trzecia sprawa to też taka power analysis, czyli przeanalizowanie tego, kto jest już na początku tej drogi naszym sojusznikiem, kto może być takim czempionem naszych postulatów i te podmioty należy wspierać podczas całego procesu, a z drugiej strony przeanalizowanie sobie, jakich podmiotów, jakich stron w ogóle nie uda nam się przekonać do swoich argumentów i postulatów. I na takie podmioty powiedziałabym, że trochę szkoda naszych sił i energii, z reguły mamy bardzo mało zasobów, więc ważne jest też to, żeby strategicznie rozplanowywać to, gdzie ładujemy nasze siły i ładować je przede wszystkim w te osoby czy podmioty w procesie, które gdzieś tam są po środku, a których przekonanie jest konieczne do tego, żeby w finalnym efekcie na przykład dane zapisy dyrektywy zostały przegłosowane większością. To tyle z mojej strony. Świetnie, dziękuję. Tak, proszę. Jeszcze dwa słowa, proszę Państwa. Tutaj padło takie stwierdzenie konsultacje społeczne, tak, czy też konsultacje publiczne, które zawsze do każdego aktu prawnego ogłasza Komisja Europejska, jak również ogłasza takie konsultacje do wszystkich dokumentów strategicznych, które wypracowuje. I ja bym chciała podkreślić, bo to, jeżeli jesteśmy osobą, która nie chce być w jakiejś organizacji, nie chcemy być takim pełnoetatowym aktywistą, jak to się mówi, a chcemy zabrać głos i wypowiedzieć się w jakiejś sprawie, to jesteśmy na stronie Komisji Europejskiej, jest taka zakładka, tak to się nazywa, tak, konsultacje. Tam macie Państwo możliwość obejrzenia na bieżąco trwającego całego procesu legislacyjnego, który toczy się z inicjatywy Komisji Europejskiej. 90% tak naprawdę tej inicjatywy legislacyjnej toczy się z uwagi na to, że Komisja Europejska się tym zajmuje, więc tak naprawdę tam jest po prostu większość tych dokumentów. Tak sobie pomyślałam w tej chwili, patrząc na Rafała, czy najlepszym jeszcze szkoleniem nie byłoby to, gdybyśmy pochodzili po stronach instytucji unijnych i pokazali Państwu, w którym miejscu tak naprawdę kliknąć, żeby się dowiedzieć. Ale to jest, proszę Państwa, tak, Komisja Europejska bardzo często tak naprawdę liczy na ten głos społeczny, dlatego że w tych konsultacjach jest właśnie bardzo aktywne lobby, które już na przykład jest związane z biznesem czy z przemysłem. Ja opiniuję tego, żeby odpowiednie uwagi poszły na przykład do projektów rozporządzeń unijnych. Natomiast oczywiście jest również oczekiwane to, żeby zrobiła to strona społeczna. Zasadniczą różnicą, proszę Państwa, pomiędzy konsultacją publiczną w Komisji Europejskiej a konsultacją publiczną w Polsce, mieliście Państwo, rozumiem, panel o prawie krajowym poprzedzającym, jest to, że Komisja Europejska dba, żeby można było również zobaczyć, jakie były uwagi przesłane i robi ich zestaw, ona je po prostu porządkuje. U nas, jak bardzo wiadomo, często ministerstwa zaniedbują ten obowiązek i tak naprawdę nie wiemy, ile dokładnie uwag zostało złożone w konsultacjach publicznych, kto je zrobił i czego dotyczyły. Także akurat ten taki instrument na bieżąco już teraz, żeby usiąść przy komputerze i zabrać głos w jakiejś sprawie dotyczącej prawa unijnego, jest możliwy. Tak, to warto może podkreślić, że w tych konsultacjach ogłaszanych przez komisję, żeby to mocno wybrzmiało, może zgłosić nie tylko organizacja, ale też osoba prywatna po prostu się tam rejestruje, zanim to specjalnie skomplikowane. To jest może zresztą też pole dla popisu dla NGO-sów, bo gdy była strategia na przykład bioróżnorodności ogłaszana przez komisję i konsultacje tejże, to Lasy Państwowe dosyć mocno mobilizowały swoich współpracowników do tego, by w tym procesie uczestniczyły. Więc tu może przejdziemy do kolejnego pytania, które też jest skierowane do każdego z Państwa. Tu bym prosił po 10-minutową wypowiedź, ponieważ z Panią Joanną lepiej się słyszymy, to zacznę może od Pani Joanny, czyli proszę podać jeden przykład sukcesu, jeden
jeden przykład porażki w Państwa działaniach związanych z prawem unijnym. No i co zadecydowało o sukcesie, a co o porażce i czy po czasie widzą Państwo możliwość uniknięcia tej porażki? Pani Joanno? Tak, tak naprawdę trochę sobie przygotowałam, powiedzmy, dwa sukcesy, dlatego że trochę bym powiedziała, że one pochodziły z różnych punktów widzenia czy z różnych pozycji, więc pozwolę sobie spróbować zmieścić się w tych 10 minutach z oboma historiami. Natomiast pierwsza dotyczyła tak naprawdę rewizji dyrektywy związanej z systemem handlu emisjami, gdzie przez dłuższy czas pracowałam nad mechanizmami funduszy w ramach systemu handlu emisjami dla krajów o niższym PKB, czyli między innymi funduszy, które miały trafiać na transformację energetyczną do Polski i gdzie w pierwotnej wersji dyrektywy tak naprawdę była cała masa luk prawnych, przez które kraje jak Polska, ale też czy Bułgaria, czy Rumunia wykorzystywały te fundusze z systemu ETS do finansowania dalej węgla, a nie na transformację energetyczną. I w momencie, kiedy pojawiła się rewizja tej dyrektywy, pojawiła się możliwość tego, żeby zamknąć te luki prawne i spowodować to, żeby te fundusze faktycznie wspierały transformację energetyczną i żeby nie mogły być używane niezgodnie tak naprawdę z przeznaczeniem. Natomiast cała sprawa tak naprawdę dotyczyła bardzo konkretnego i bardzo technicznego artykułu dyrektywy, tak zwanego artykułu 10c, gdzie cały ten mechanizm wręcz egzystuje pod nazwą tego artykułu 10c. Więc jest to był to temat, który nie wydawał się być specjalnie nośny, wydawał się być bardzo techniczny i taki, w którym ciężko by było zainteresować szeroką opinię publiczną, czy w Brukseli, czy też w poszczególnych krajach, tym, że w ogóle taki mechanizm istnieje, że tam jest jakiś problem, zwłaszcza, że on dotyczył też tylko ograniczonej liczby państw. I tutaj powiedziałabym, że jednym z największych sukcesów było to, że udało nam się w ramach pracy organizacji, dla której wtedy pracowałam, czyli Climate Action Network Europe, udało się tak naprawdę opowiedzieć historię całego tego mechanizmu w taki ludzki sposób, który był rozumiany przez szeroką opinię publiczną, który udało się sprowadzać do prostych nagłówków w artykułach medialnych, które udawało się sprowadzać do prostych postulatów, o których można było pisać na Twitterze. I dzięki temu z jednej strony pracowaliśmy powiedzmy typowo działaniami lobbyingowymi w Brukseli, spotykając się, tłumacząc, pokazując analizy, potencjalne zmiany w tych przepisach, ale z drugiej strony udało nam się też stworzyć taką szeroką presję i medialną, i też społeczną wokół tego tematu, bo udawało się mobilizować aktywistów do podpisywania się pod petycjami w tej sprawie. Udawało się organizować również organizacje krajowe z całej Unii Europejskiej tak naprawdę, żeby one się podpisywały pod listami w tej sprawie. No i finalnie doprowadziło to do tego, że faktycznie w momencie, kiedy ta dyrektywa została zrewidowana, udało się doprowadzić do tego, że te luki prawne zostały usunięte i że w tym nowym okresie tak naprawdę wszystkie fundusze musiały iść na transformację energetyczną. Więc tutaj powiedziałabym, że tą lekcją było to, jak istotne jest tłumaczenie tych bardzo technicznych, czasami wydających się takimi geekowskimi czy innymi tematami bardzo konkretnych zapisów prawnych, sprowadzanie ich do jasnych nagłówków, postulatów, które mogą trafić też do przeciętnego człowieka, który zrozumie w tym momencie, o co nam w ogóle w tej sprawie chodzi. I taki drugi sukces, powiedziałabym, z niedawna dotyczył głosowania na temat prawa klimatycznego, Climate Law. I tutaj może sukcesem nie był ostateczny wynik tego głosowania, natomiast odkąd pamiętam, pierwszy raz zdarzyło się, że w głosowaniu w Parlamencie Europejskim
bardzo wielu posłów, europosłów z Polski, również z ugrupowań, które uznawane są w Parlamencie Europejskim za konserwatywne, zagłosowało za najbardziej rygorystycznymi, ambitnymi celami klimatycznymi dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych. I stało się tak dlatego właśnie, że udało się przed tym głosowaniem zmobilizować wielu aktywistów, którzy tweetowali do tych europosłów, którzy dzwonili do ich biur i domagali się tego, żeby nasi europosłowie zagłosowali za najbardziej ambitnymi celami klimatycznymi. I co prawda niestety zabrakło tutaj w ogólnym rozrachunku głosów do przegłosowania tego, natomiast no, z perspektywy osoby pracującej przy tych procesach i pracujących też z polskimi europosłami, naprawdę to było dość znaczące, że w takim głosowaniu nagle ci europosłowie z Polski, która z reguły jest antyklimatyczna, jednak zdecydowali się zagłosować stricte dla klimatu, pozostawiając w tyle wielu europosłów z krajów Europy Zachodniej, które wydawałoby się powinny być bardziej progresywne. Więc to po prostu pokazuje to, jaką mamy siłę, jeżeli faktycznie się skupimy na jakimś konkretnym celu i nawet przez takie proste mechanizmy jak dzwonienie do biur poselskich, kwitowanie, jesteśmy w stanie wpływać na to, jak ci europosłowie głosują. I z takich porażek, to może nie będę się zagłębiać w szczegóły, natomiast mam takie poczucie, że w momencie, kiedy pracując nad konkretną dyrektywą czy rozporządzeniem w finalnym rozrachunku udaje się dojść do tego, że są przegłosowane przepisy, które są bardzo bliskie tego, czego postulowaliśmy na samym początku, to mam takie trochę poczucie, że być może te postulaty były zbyt zachowawcze, zbyt realistyczne politycznie i chociaż udało się powiedzmy wykonać cel, to w momencie, kiedy te przepisy wciąż są dalekie od ideału i wciąż posiadają jakieś luki, no to mam takie przeświadczenie, że być może te nasze postulaty i cele były wyznaczone na zbyt niskim poziomie ambicji. Więc mam takie poczucie, że z punktu widzenia organizacji kampanijnej i aktywistycznej czasami taka porażka, która jest na główku tym, że coś się nie udało, jest czasami większym zwycięstwem niż takie nominalne zwycięstwo, kiedy nasz postulat został osiągnięty. Czyli czasem, jak się okazuje, z paradoksalnie zbyt niskie ambicje, o których Pani wcześniej wspomniała, na przykład. Dobrze, Pani Justyno, odpowiedź na całe pytanie. Ja się zastanawiam, proszę Państwa, 10 minut, ja może zacznę od sukcesu. Żeby jeszcze Państwa napłynął uwagę tutaj przy początku tych 10 minut, ale powiedziałabym, że tak naprawdę w momencie, kiedy prowadzi się działania rzecznicze czy działania lobbystyczne, to jesteśmy, proszę Państwa, w takiej sinusoidzie, czyli tak naprawdę jest trochę sukcesu, później jest trochę porażki, zwłaszcza jeżeli, tak jak Koalicja Żywa Ziemia, zajmujemy się wspólną polityką rolną, reformą wspólnej polityki rolnej, która obejmuje wiele zagadnień i teraz w momencie, kiedy ona zostaje przełożona na coś takiego, proszę Państwa, co się nazywa Krajowe Plany Strategiczne dla WPR, Plan Strategiczny dla WPR, czyli tak naprawdę wdrożenie tego, co zostało dokonane w Brukseli na terytorium danego państwa członkowskiego. Więc powiedziałabym tak, zacząwszy od sukcesu, proszę Państwa, mieliśmy ogromny sukces, dlatego że do wspólnej polityki rolnej dołączył cel 9. Zupełnie w ogóle nagle się okazało, że dobrostan zwierząt, to w jaki sposób się odżywiamy, żeby nasza dieta była zrównoważona, żeby żywność była odpowiedniej jakości, jest również celem unijnego rolnictwa. Wydawałoby się, że oczywiste, że tak od samego początku powinno być, ale dla polityki unijnej nie było to jasne, w związku z tym nagle mamy, proszę Państwa, rozszerzenie celów wspólnej polityki rolnej i stało to się pod naciskiem opinii publicznej
pod naciskiem organizacji pozarządowych, które się długotrwale domagały również zauważenia tego aspektu. Więc zaczynamy od sukcesu, proszę Państwa, ale później mamy już porażkę, bo idzie z górki, czyli wiadomo, że zasada jest bardzo piękna, ale ona się musi, proszę Państwa, wyrażać w konkretnych wskaźnikach, w konkretnych rezultatach, w konkretnych liczbach, a przede wszystkim w odpowiednio zaplanowanych kwotach w budżecie na wspólną politykę rolną. I tutaj się już zaczyna trochę trudniej. Porażka, proszę Państwa, którą na pewno poniosły organizacje pozarządowe zajmujące się tą sprawą, całej Unii Europejskiej, to był bardzo taki trudny proces, żeby utrzymać wartości ochrony środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt i zdrowia ludzi w momencie tej wspólnej polityki rolnej. Więc była bardzo duża bitwa o procenty, czy 40% środków, czy 35% środków na cele środowiskowo-klimatyczne, czy na takie działania ekologiczne, czy mniej, czy nie. Ja już nie będę tutaj, proszę Państwa, chodziła w szczegóły. Ja bym zaliczyła to jednak, ponieważ rządom państw członkowskich, a przede wszystkim naszym głównym oponentom, czyli na przykład COPA COGECA, jest to bardzo duża organizacja lobbystyczna agrobiznesu, agroprzemysłu w Unii Europejskiej, doprowadzono jednak mimo wszystko do tego, że te cele czy ambicje środowiskowo-klimatyczne zostały obniżone. I teraz, proszę Państwa, można powiedzieć kolejny sukces, a mianowicie to, że organizacje pozarządowe z całej Unii Europejskiej zmobilizowały się w ramach takiej platformy, która się nazywa Good Food, Good Farming, Dobra Żywność, Dobre Rolnictwo, wywalczyliśmy, że Komisja Europejska i komisarz Wojciechowski, czyli komisarz do spraw rolnictwa, w jaki sposób jest prowadzony proces dostępu społeczeństwa do przyjmowania planów strategicznych tutaj dla rolnictwa, dla wspólnej polityki rolnej w poszczególnych państwach członkowskich. Na początku, proszę Państwa, coraz częściej informacje, że nie mamy dokumentów, nie mamy informacji, nikt nas nie pyta o zdanie, nie ma żadnych konsultacji. Państwa członkowskie coś robią, nie wiadomo na jakiej podstawie i dlaczego. I wspólnym wysiłkiem, to jest właśnie bardzo ważne, tym wspólnym wysiłkiem, z uwagi na ciągłe przypominanie, wręcz skargi na to, że nie ma przejrzystości tego procesu, nie ma dostępu do odpowiednich informacji, uzyskaliśmy, proszę Państwa, po pierwsze to, że państwa członkowskie zostały pouczone, wyszły zalecenia z Komisji Europejskiej, że ten proces ma być znacznie bardziej transparentny, to się tak ładnie nazywa, przejrzysty, i że ma być znacznie lepszy dostęp społeczny, więc była bardzo mocna reakcja Komisji Europejskiej z tej strony. A druga rzecz, proszę Państwa, to jest to, że wiedząc, pilnując tego, co będzie w tych planach strategicznych, Komisja Europejska, tak jak my obserwujemy, otwiera się na dialog ze stroną społeczną, jeżeli chodzi o kwestie takie, co w tych planach strategicznych jest. Bo jedną z form, proszę Państwa, o których my tutaj nie powiedzieliśmy, jest to, że w momencie, kiedy są procedowane dokumenty w Komisji Europejskiej, jest jeszcze tak, że są tak zwane nieformalne spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Czyli na przykład ktoś z Komisji do Spraw Środowiska, albo ktoś z Komisji do Spraw Rolnictwa itd., itd. odzywa się do wybranych reprezentantów organizacji pozarządowych w państwach członkowskich z pytaniem, żeby oni powiedzieli, co sądzą na temat tego, co państwo członkowskie robi w danym obszarze. I w tej chwili trwa coś takiego właśnie dla, proszę Państwa, wspólnej polityki rolnej. Ja wiem, że rolnictwo może być dla wielu osób bardzo odległym tematem, ale proszę mi wierzyć, to co sobie przyjmiemy na kolejne 7 lat, będzie decydowało o tym, będzie decydowało po prostu o przyszłości rolnictwa w Polsce i tak naprawdę o żywności. I już kończę, bo tutaj był sukces, ale proszę Państwa, na przykład zwykła porażka. Tak, bo my mówimy o dużych, powiedzmy, takich blokach tematycznych, o które walczymy, prawo klimatyczne, ogromna sprawa, ja bardzo gratuluję koleżance. Natomiast im więcej jest jakby skomplikowania dokumentu, im więcej on zagadnień obejmuje, proszę Państwa, no to można łatwiej powiedzieć, że coś jest jakimś sukcesem, bo się na przykład na to, coś jest sukcesem, bo się na to zwróciło uwagę, tak, czy na przykład zaznaczyło się właśnie przed Komisją Europejską, że jest to proces ważny i że tak powiem, społeczeństwo na przykład jest unijne, czy w danym państwie członkowskim tym zainteresowane. A
Ale później, proszę Państwa, mamy właśnie te poszczególne akty prawne, rozporządzenia czy też dyrektywy, o które też jest tak naprawdę codzienna bitwa, co będzie zapisane w przepisach prawnych. I na przykład to, co okazało się ogromną walką w Unii Europejskiej, proszę Państwa, to było chociażby nazewnictwo produktów pochodzenia roślinnego. Myśleliśmy do tej pory, że możemy sobie spokojnie na mleku sojowym napisać, że to jest mleko roślinne, albo na przykład w taki sam sposób nazwać, nie wiem, substytuty innych produktów pochodzenia zwierzęcego. I nagle po prostu taka hydra w postaci agrobiznesu podniosła głowę i powiedziała, że nie ma absolutnie niemożliwości, bo takie nazwy jak mleko, mięso, śmietana i tak dalej powinny być wyłącznie i tylko zarezerwowane dla produktów właśnie pochodzenia zwierzęcego, czyli tak naprawdę tym, że agrobiznes się bardzo mocno zajmuje. Była długotrwała walka, było wiele uwag w konsultacjach publicznych, było mocne zaangażowanie niektórych europarlamentarzystów, również z Polski, na przykład pani Sylwii Spurek. Była ogromna debata na ten temat i tak naprawdę ja bym powiedziała, że bardziej porażka niż sukces, dlatego że w większości przypadków na przykład nie można używać nazwy do mleka, jeżeli coś pochodzi z produktów roślinnych. Także tutaj, proszę Państwa, patrząc w większej perspektywie, że chcielibyśmy na przykład rozwinąć bardziej produkcję roślinną, bo to pomoże nam właśnie uchronić się przed kryzysem klimatycznym, tak, czy mocniej wesprzeć rynek tych produktów, została poniesiona porażka, mimo że aktywiści, tak, czy organizacje pozarządowe starały się zablokować to, co mówi nasz oponent. Co jeszcze można powiedzieć? Naszym takim tutaj, proszę Państwa, sukcesem, bo to się akurat wiąże z tym, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo mi się cały czas wydaje, że słowo sukces jest pewnym nadużyciem, ale na pewno jest zmiana na lepsze, jest to, że im mocniej my pracujemy jako organizacje pozarządowe z Komisją Europejską, mówiąc jej o pewnych rzeczach, angażując się, ciągle dosyłając pewne informacje, i również robimy to przez właśnie takie duże koalicje, czy też takie duże platformy unijne, jest później to, że najczęściej tak bywa, że jest, przynajmniej w naszym przypadku tak było, że jest lepsza reakcja tutaj urzędników i polityków w Polsce. Tak? Czyli w momencie, kiedy my się zaczęliśmy zaangażować w ten proces na takim poziomie brukselskim, to na przykład ministerstwo uznało, że jesteśmy partnerami do rozmowy. To tak czasami bardzo dziwnie przebiega, tak, czyli jakby nieoddolnie, że zaczynamy sobie na przykład w Polsce, a później przychodzimy na ten szczebel unijny, a właśnie wręcz odwrotnie, tam gdzie zostajemy wysłuchani, bardzo często jest tak, że aktywiści są częściej wysłuchani przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, w jaki sposób dobrą drogą wraca to na poziom krajowy. Jeszcze chciałabym powiedzieć jedną rzecz, bo mi się wydaje, że to jest ważne. To, do czego się można na pewno, proszę Państwa, dołączyć, to są wszelkiego rodzaju kampanie. Jest bardzo dużo takich kampanii tematycznych, dotyczących czy na przykład GMO. Tak, teraz jest też bardzo duża bitwa, proszę Państwa, o to, czy nowe techniki hodowlane, tak zwane, będą zakwalifikowane jako GMO, czy nie, i w jaki sposób będzie to dopuszczane, bądź nie. Unii Europejskiej, to się kolejna bitwa tak naprawdę przed aktywistami, którzy się zajmują tą tematyką, szykuje. Natomiast na przykład są kampanie, które są znacznie takie, które po prostu nasz głos wystarczy, żeby to wspomóc. Kampania, proszę Państwa, ja się tylko tutaj trzymam oczywiście dziedziny, w której ja pracuję, tak, kampania Pomóżmy Rolnikom i Pszczołom, kampania na przykład Dość Pestycydom, kampania, żebyśmy zablokowali stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej, bardzo niebezpiecznego herbicydu, z bardzo niepotencjalnym ryzykiem dla zdrowia ludzkiego. I tutaj też znowu to, że niektóre państwa już były gotowe do tego, żeby zakazać stosowania glifosatu i w niektórych się udało. Jest, proszę Państwa, sukcesem na arenie Unii Europejskiej, ale w samej Unii Europejskiej nie możemy odnieść tego sukcesu, żeby zostało to zabronione. Także dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. No i wracamy z tym pytaniem do pana Piotra. Tak. No, pani Justyna i pani Joanna już bardzo dużo powiedziały ważnych rzeczy ze swoich obszarów. Ja może tak ogólnie tylko zacznę, powiem, że naprawdę wielkim sukcesem jest to, że mamy
że mamy legislację dotyczącą ochrony środowiska i mamy ją na takim poziomie. To już jest i to jest również dzięki właśnie aktywności organizacji pozarządowych na poziomie Unii Europejskiej, ale również w krajach. Bez wywierania tej presji od dekad nie byłoby, nie bylibyśmy w tym samym miejscu. Także sukcesów jest bardzo dużo i również tutaj, co pani też Joanna powiedziała, bardzo często jest tak, że jeden dokument zawiera dużo sukcesów, ale jest też ma jakieś porażki, dlatego że chcielibyśmy mieć więcej. Chcielibyśmy, żeby każdy artykuł był jeszcze bardziej ambitny. Także to jest bardzo często, że u nas w NGO-sach tak mówimy, że no, jest dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej, prawda? Także to czasami zależy od punktu widzenia, od własnych oczekiwań. No i też bardzo ciekawe, że była powiedziana, że sukcesem jest to, że nie czasami, że tak jakby obrona, nie inaczej powiem, działanie, które zablokuje złe działanie przemysłu. To jest coś, na co dużo czasu tracimy niestety. Chcielibyśmy być wszyscy proaktywni i mieć coraz więcej programów środowiskowych. Niestety dużo czasu wszyscy musimy tracić na blokowanie pewnych innych działań złych. No to jest dużo czasu, czy czasu zabiera, ale to też trzeba traktować jako sukces. Ze sukcesów z mojej działki, bo ja pracuję w gospodarce odpadami, w dyrektywach odpadowych, no i w gospodarce o obiegu zamkniętym. Taki jeden sukces to jest dyrektywa dotycząca jednorazowych plastików. Tutaj kluczem na sukcesu była wielka mobilizacja na poziomie światowym. To jest zbudowanie koalicji, która nazywa się Break Free from Plastic, czyli Zerwij z plastikiem, która ma również europejską gałąź, w której wiele NGO-sów, również polskich, działało. My z Brukseli ją koordynowaliśmy, to jest Rethink Plastic Alliance. To sprawiło, że w około rok, a co jest w ogóle rekordem w Unii Europejskiej, przeprowadzono proces legislacyjny od propozycji Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. To znaczy, że parlamentarzyści byli na tej samej jakby stronie, po tej samej stronie. Rady Unii Europejskiej, znaczy wszystkie rządy, które są w Radzie Unii Europejskiej, również czuły presję od krajów członkowskich, od swoich mieszkańców, od grup nacisku, właśnie takich jak organizacje pozarządowe. Tutaj też było dużo działań na social media, tutaj też Twitter był często przywoływany, również wszystkie inne social media, gdzie rzeczywiście dobre kampanie, chwytliwe, ale takie też powiedziałbym no, rzetelne i przynoszące wiedzę, a nie tylko slogany. Za każdym sloganem też jest wiedza i za każdym sloganem są dane. To jest ważne, żeby to nie był tylko slogan. I to też bardzo pomaga właśnie w tym szybkim przejściu przez rzeczy oczywiste. Mówię, że to był sukces, bo kilka lat wcześniej mieliśmy dyrektywę dotyczącą torebek plastikowych, czyli jednego tylko jakby no, produktu, która trwała ponad 2 lata. Więc no, tutaj widzimy, że udało się więcej na wyższy poziom i szybciej wejść, bo wiele innych rzeczy zostało zabronionych jakby do wprowadzania na rynek, nie? No i także to był sukces. Jakie tam jeszcze, no możemy później jeszcze porozmawiać o różnych powodach tego sukcesu, ale o porażkach to powiedziałbym bardziej z punktu widzenia implementacji na poziomie krajowym. Tutaj ja też reprezentuję oprócz EEB, reprezentuję również Polskie Stowarzyszenie Zero Waste i mogę powiedzieć, że z naszej strony jest porażką to, że nie udało się wywrzeć wystarczającej presji na polskich decydentach, dlatego że wprowadzają za każdym razem, a szczególnie w tej dyrektywie dotyczącej plastików, wdrożenie dyrektywy jest zawsze opóźnione i jest niepełne i jest na niskim poziomie. Także w wielu krajach, to nie jest tylko Polska, w wielu krajach niestety nie mamy, z Brukseli nie mamy wystarczających narzędzi, żeby wesprzeć organizacje pozarządowe w krajach. Tutaj nie wiem, barierą może być język, ale też barierą jest silna presja przemysłu i samorządów. Niestety samorządy nie są często po naszej stronie NGO-sów, a powinny być, to są mieszkańcy, my jesteśmy mieszkańcami, czyli samorządy są non-profit, powiedzmy też są organizacjami pozarządowymi, pozarządowymi na szczebla górnego. Oczywiście są samorządy, są samorządami. Ale powinny reprezentować nas, wszystkich mieszkańców lokalnych. Więc tutaj mamy ten problem, może w Polsce jest szczególnie, ale w innych krajach również mogę powiedzieć, że to rozłożenie power, to rozłożenie tego wpływu różnych przemysłów i samorządów, szczególnie do polityków, którzy na poziomie samorządowym nie muszą wszystkiego wiedzieć, nie wiedzą bardzo dużo rzeczy, wiedza do nich nie dociera, ze względów językowych może też.
I tutaj też właśnie takim porażką jest w mojej dziedzinie budowanie spalarni śmieci. Na poziomie europejskim udało się zablokować fundusze, udało się nie wpisać do taksonomii, czyli spalarnie nie są uznane oficjalnie za zielone, żadne instalacje nie mogły być w przyszłości z różnych powodów, nie będę wchodził w szczegóły, ale w Polsce ten mit o spalarniach nadal jest, a Państwo wiedzą, że rozbić mit, jak się mówi, jest bardzo trudno. Tak naprawdę on krąży jako taka legenda miejska o tym, że spalarnie są dobre i za dużo czasu by nam zajęło rozbicie tego mitu, więc według narzędzi ekonomicznych możemy tutaj zatrzymać rzeczy, ale niestety no, w Polsce jest tak, że mamy w Polsce też fundusze i polskie samorządy starają się dotrzeć do polskich funduszy, już nie europejskich, bo wiedzą, że nie mogą. No i się to udaje, więc... No i właśnie jednym też z powodów takiego trudnego podejścia do tej implementacji jest zawsze myślenie tu i teraz. Czyli mamy problem tutaj i musimy go dzisiaj rozwiązać, w sensie na przykład odpadów. Nie myślimy przyszłościowo, jak będzie wyglądała gospodarka odpadami za 5 lat, 10 lat, kiedy wiemy, że następne legislacje prawne już są w opracowaniu. Jeżeli tylko nasi samorządowcy i ludzie z rządu, ale też wszystkie partie polityczne, bo to widzę od prawa do lewa, bardziej antycypowały to, co będzie za 5 lat, to, co będzie za 8, to, co będzie za 10 lat, to te argumenty łatwiej by przychodziły i to myślenie właśnie poza tylko te czteroletnie okresy wyborcze pozwoliłoby nam wyjść z tych mitów i przestać już rozmawiać o rzeczach, które są po prostu przeszłością i bardziej jakby tak całościowo patrzeć na cały system, jak rozwiązać problem odpadów, a nie tylko tu, że tu i teraz, że rzeczywiście mamy problem, zgadzam się, mamy problem z odpadami resztkowymi, ale problem jest, należy zaatakować u źródła razem z jakby zrozumiejąc 5-10-letni plan Unii Europejskiej, a nie tylko, że tu i teraz mamy problem i dlatego zbudujmy spalarnię, która to spali i nam problem rozwiąże, ale go nie rozwiąże niestety. Tutaj no, możemy wspólnie porozmawiać, mamy jeszcze czas, żeby jak to możemy wspólnie zadziałać na poziomie krajowym w temacie wdrożenia i implementacji. Tak, bo tutaj są rzeczywiście problemy z tym, że kadencja czteroletnia niespecjalnie wpisuje się w tak długie procesy, które dzieją się na poziomie europejskim, co jest tym bardziej niepokojące, że wszelkie to prawo uchwalone na poziomie unijnym ma jednak wpływ nie tylko na te ponad 400 milionów obywateli Unii, ale bardzo często na rynki światowe, na różnego rodzaju zachwiania. Teraz pytanie do już poszczególnych panelistów, to prosił może odpowiedzieć tak po około 5 minut. Liczylibyśmy to myślę szczególnie na taką wiedzę, której nie można znaleźć w książkach, a byłaby przydatna dla aktywisty i organizacji. To może pierwsza Pani Joanna. Czy może Pani opisać sposób działania i wykorzystywane narzędzia przez Greenpeace w kampaniach związanych z klimatem i energetyką właśnie na poziomie unijnym oraz na ile obecność w organizacjach sieciowych jak CAN, w którym też Pani pracowała, jest pomocna i konieczna może nawet? Tak, to znaczy ja tutaj bym sobie rozróżniła trochę dwie płaszczyzny działania i oddziaływania. To znaczy z jednej strony jest ta sytuacja, kiedy próbujemy wykorzystać powiedzmy instytucje czy prawodawstwo unijne do robienia zmiany bezpośrednio w Polsce, a z drugiej strony jest też ta płaszczyzna i poziom, kiedy my z Polski próbujemy wpłynąć na to prawodawstwo i instytucje unijne w kontekście prawa europejskiego i tej sytuacji w ogóle europejskiej. Więc tak jakby może zaczynając od tej pierwszej, no to tutaj oczywiście to jest kwestia chociażby użycia różnych mechanizmów, które mamy, czyli na przykład jakieś skargi do Komisji Europejskiej, zorganizowania petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach związanych z którąś z naszych kampanii. Czy to jest po prostu interesowanie Komisji Europejskiej i europarlamentarzystów tymi tematami, sytuacjami, które się dzieją w Polsce i jakby motywowanie ich do tego, żeby dyskutowali też te sprawy na tym poziomie europejskim. To jest też kwestia dostarczania raportów, analiz, faktów instytucjom unijnym, bo często jest tak, że
na przykład DG Competition, czyli Dyrektorat do Spraw Konkurencji, rozpatruje sprawę związaną z jakimś mechanizmem pomocy publicznej, który ma na przykład wspierać polską energetykę węglową. No i tutaj w tym procesie pozostaje tak naprawdę tylko i wyłącznie w bezpośredniej wymianie ze stroną rządową. I wydawałoby się, że Komisja Europejska ma całą masę urzędników, ma wszystkie mechanizmy, żeby samemu bardzo dobrze przeanalizować sytuację, wszystkie dane i aspekty sprawy. Natomiast tak naprawdę często tak po prostu nie jest. To, na czym Komisja Europejska często się opiera, to są te informacje i dane, które są przedstawiane przez rząd, a które nie zawsze, powiedziałabym, że są najlepszej jakości, żeby nie zarzucać tej złej woli, intencji stronie rządowej. I w tym przypadku my jako Greenpeace, czy współpracując z think tankami, instytutami, jesteśmy w stanie dostarczyć dodatkowych, merytorycznych informacji, tak żeby Komisja Europejska mogła świadomie podjąć jakąś decyzję. No i oczywiście my tutaj zawsze apelujemy o to, żeby na przykład takiej pomocy czy subsydiów na węgiel nie było. Też podobne sytuacje w różnych innych sprawach. A z drugiej strony jest ten aspekt wpływania na tą legislację unijną, na politykę unijną. I tutaj jako Greenpeace my w Brukseli mamy, powiedziałbym, stosunkowo małe biuro i stosunkowo małe zasoby, jeżeli chodzi o zajmowanie się tymi wszystkimi poszczególnymi procesami legislacyjnymi. No bo ten pakiet chociażby Fit for 55, czyli najnowszy pakiet propozycji Komisji Europejskiej co do tego, jak wdrażać nowy cel klimatyczny Unii, no to jest po prostu ogrom dyrektyw, rozporządzeń unijnych, które będą teraz rewidowane. I tutaj my nie mamy aż takich zasobów, żeby każdą dyrektywą się zajmować, natomiast i pisać ekspertyzy, proponować jakieś poprawki, lobbować, spotykać się z europosłami. Natomiast powiedziałem, że tutaj rolą Greenpeace'u jest właśnie wyszukiwanie jakichś takich największych priorytetów i ściąganie ich na ten poziom ogólnej opinii publicznej, gdzie możemy na przykład kwestie dyrektywy o handlu emisjami sprowadzać na ten poziom nagłówków, gdzie opinia publiczna w Polsce, we Francji, w Niemczech będzie faktycznie dyskutować na temat tej konkretnej dyrektywy szczegółowej, która się dzieje w Brukseli, która jest negocjowana w tym momencie w Brukseli. I myślę, że to jest w dużej części rola Greenpeace'u, ale też oczywiście staramy się na tyle, na ile możemy też wybierać jakieś konkretne dyrektywy, gdzie rzeczywiście też piszemy analizy, stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też z pomocą przychodzi właśnie członkostwo w takiej sieci jak na przykład Climate Action Network Europe, bo CAN Europe posiada znacznie większe zasoby w samej Brukseli, żeby rzeczywiście śledzić szczegółowo większość dyrektyw, większość rozporządzeń, żeby informować, kiedy nadchodzą istotne momenty, żeby przynosić nasze postulaty, nasze stanowiska na spotkanie z europosłami, z komisją, z przedstawicielami krajów członkowskich i następnie też dawać informacje z powrotem do organizacji krajowych, do NGO-sów krajowych. Więc myślę, że takie członkostwo w takich dużych sieciach po pierwsze daje świetną informację na temat tego, co się dzieje i pomaga właśnie sobie uporządkować pewne procesy, uporządkować sobie, jakie są priorytety, ale też uporządkować sobie kalendarz, kiedy są ważne momenty. Z drugiej strony też daje sugestie tego, kiedy coś warto zrobić, do kogo warto pisać, do kogo warto dzwonić czy prosić o spotkanie, kiedy może warto faktycznie uruchamiać jakąś kampanię publiczną na Twitterze, czy w postaci petycji, czy w postaci jakiejś pracy medialnej i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to przede wszystkim jest taki ogromny zasób i wsparcie merytoryczne i techniczne, które z tego przychodzi, a z drugiej strony też pomaga zutylizować jakby te nasze działania krajowe, bo
zwłaszcza z punktu widzenia, powiedzmy, tych polityk klimatyczno-energetycznych, no to jednak jest tak, że z reguły rząd polski jest tym negatywnym aktorem na scenie, którego ciężko będzie przekonać do jakichś progresywnych rozwiązań, niestety. Natomiast właśnie dlatego uważam, że głos społeczeństwa obywatelskiego, głos aktywistów z Polski jest tym bardziej cenny, bo on stanowi przeciwwagę dla tego, co mówi nasz rząd, dla tego, co często mówią też nasi mniej progresywni europosłowie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to wykorzystywali, ale to też jest bardzo ważne, żeby mieć partnera w Brukseli, który będzie w stanie przynieść ten nasz głos na właściwe spotkania, na właściwe dyskusje, tak żeby on rzeczywiście wybrzmiewał też nie tylko u nas w Polsce, nie tylko wobec polskich europosłów czy przedstawicieli Komisji Europejskiej, ale żeby też wybrzmiewał w różnych krajach Unii Europejskiej, tak naprawdę w odpowiednich momentach. Świetnie. Bardzo Pani dziękuję. Teraz może pytanie do Pana Piotra. Obecnie Pan działa w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska. Wcześniej pracował Pan w Ministerstwie Środowiska, a następnie został Pan skierowany do stałego przedstawicielstwa Polskiego Siłowo Rzeczy przy Unii Europejskiej. Teraz pytanie, jak Pan w tej pracy pozarządowej wykorzystuje te doświadczenia i jak jest ich wpłynął Pana zdaniem rady dla aktywistów? Chociażby właśnie jak wyszukiwać i nawiązywać odpowiednie kontakty, jak prowadzić działania rzeczy. No tak, rzeczywiście pracowałem wcześniej w ministerstwie i przez krótki czas, ale szybko mnie wysłano do Brukseli do stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, przy Radzie. A więc nie wiem, czy to jest doświadczenie, które bardzo będzie przydatne dla wszystkich słuchaczy, że może ktoś z Państwa jest już w ministerstwie albo ten. To nie jest chyba częste, ale rzeczywiście no to doświadczenie przyniosło mi trochę może umiejętności, przede wszystkim znania procesów. Procesów legislacyjnych w Radzie, ale w ministerstwie, mówię, byłem krótko, to co może mi pomogło, to po prostu poznanie pewnych relacji między departamentami, między też różnymi osobami, ale to się zmienia przecież, to było 10 lat temu, także to też trudno jest powiedzieć, jak jest teraz. Natomiast no tak, znajomość może, czy wiedza, nie wiedza, świadomość o tym, że jest to duża biurokracja, czasami pozwala mi zrozumieć, dlaczego ministerstwo jest tak wolne albo tak, ale to nie jest jakoś bardzo przydatna wiedza dla Państwa. Natomiast co mogę, taką może anegdotę też powiedzieć o tym, że rzeczywiście pracując w stałym przedstawicielstwie widziałem w polskim przedstawicielstwie, ale również widziałem, jak nasi koledzy z różnych innych przedstawicielstw, jaką mają relację z NGO-sami. I ona była bardzo różna, drastycznie różna czasami. To zależy od bardzo personalnych również preferencji, czy może nie preferencje, tylko no, taką osobowości, attaché. Są attaché z krajów często zachodnich, którzy bardzo, bardzo są wrażliwi na to, co NGO-sy mówią i zapraszają je. Na takie spotkania warto chodzić, to są nasi alianci, oni mogą nam naprawdę pomóc powiedzieć, co aktualnie się dzieje w Radzie Unii Europejskiej, bo to jest instytucja w Brukseli, która jest najbardziej nietransparentna niestety. Jeżeli parlament jest transparentny, komisja też, to Rada niestety, która powinna nas reprezentować, nasz rząd, nie jest. To są spotkania za zamkniętymi drzwiami, dlatego takie relacje są bardzo ważne. I tutaj też te soft skills są ważne, wiedząc o tym, że na korytarzach tak naprawdę dzieje się najwięcej lobbingu. Ja wiem, że teraz jest w pandemii, jest troszkę gorzej, troszkę inaczej, ale powrócimy, mam nadzieję, do normalnych czasów i rzeczywiście będą spotkania, one są szalenie ważne. To, co się dzieje właśnie jakby za kulisami, na korytarzach, budowanie pewnych też, no nie powiem przyjaźni, ale no relacji z różnymi ludźmi, którzy nas reprezentują. To nie są politycy, to są attaché, tak? To są reprezentanci, którzy pracują w ministerstwie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych albo dla Ministerstwa Środowiska. Dobre z nimi relacje są bardzo ważne. A i taka anegdota, to chciałem powiedzieć właśnie, rzeczywiście podczas mojego pobytu wtedy, ale chyba tak samo jest teraz, w polskim przedstawicielstwie NGO-sy nie były mile widziane, niestety. Kiedy ja tam byłem, to zawsze otwierałem drzwi na szeroko, jeżeli tylko przyszła prośba o spotkanie od NGO-sów.
i namawiałem attaché, dla których pracowałem, żeby się z nimi spotkali. Wiem, że to nie było łatwe, to by to uważali attaché to często za stracony czas. Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe podejście, bo wiem, że te NGOsy, akurat wtedy EEB, dla którego teraz pracuję, pamiętam, przyszło do nas i przedstawiło bardzo jasne, bardzo klarowne argumenty, których nie dało się, z którymi nie dało się nie zgodzić. No ale to wymagało takiego otwarcia właśnie drzwi, otwarcia się. No co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja w polskim przedstawicielstwie. Znaczy, nie chcę może mówić tutaj tak oficjalnie, no, ale no, nie jest na pewno łatwa, nie? I mimo wszystko trzeba pukać do tych drzwi i być może w pewnych sytuacjach łatwiej jest pójść w koalicji razem z jakimś biznesem. Niestety, jeżeli NGOsy nie są mieli widziane, to porozmawiamy z jakimś progresywnym biznesem, który ma podobne przecież jak my postulaty dotyczące redukcji emisji, dotyczące odpadów, dotyczące rolnictwa i wspólnie iść i przedstawić materiał, podpisać się pod wspólnym stanowiskiem, przetłumaczyć na język lokalnej administracji, bo to też pomaga. No i też pewne poparcie od kraju, jeżeli, no właśnie, jeżeli my tam idziemy do tych przedstawicielstw jako EEB, czyli człowiek, nie wiem, czyli ludzie z zachodu albo ludzie niekoniecznie z kraju, z którego tam akurat, do którego sprawa dotyczy, no to jesteśmy widziani jako tacy intruzi, nie? Niestety. Znaczy w takim kraju jak Polska, w takim przedstawicielstwie jak w polskim przedstawicielstwie, ale jeżeli pójdziemy w ramię z naszym członkiem z Polski, którego zaprosimy do Brukseli na kilka dni, żeby po prostu z nami logował i przy stałym przedstawicielstwie, i w parlamencie, przy parlamentarzystach europejskich, ta relacja też często dotyczy, że swoich się słucha lepiej, no wiadomo, bo oni szukają głosów, prawda? Więc no to pomaga. Także to, może to, co pani Joanna i powiedziała, co pani Justyna też, szukajmy tych dużych grup, które reprezentują nas w Brukseli. One tam są, one są otwarte na to, żeby państwo zostali członkami. Są różne modele, prawda? Można być członkiem pełnym, niepełnym, można płacić trochę pieniędzy na to, ale są też członkostwa darmowe. To naprawdę jest dużo różnych opcji. Zapraszam do kontaktu. Ale już wyszedłem trochę poza pytanie. Także dziękuję na razie. Super, świetnie. Bardzo dziękuję panu za radę. Zanim przejdziemy do części z pytaniami od publiczności, to jeszcze ostatnie pytanie do pani Justyny. Jakie z kolei państwo jako organizacja wykorzystywali narzędzia w działaniach związanych z rolnictwem i ochroną środowiska na poziomie UE? I co było najbardziej efektywne w państwa działaniu? Właśnie powinno powiedzieć wszystkie możliwe, tak? Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli tylko coś się udaje, to oczywiście organizacja pozarządowa chce z tego skorzystać. My nie jesteśmy sensu stricte organizacją pozarządową, ponieważ nie jesteśmy koalicją, czyli mamy w skład nasz wchodzi 20 podmiotów, które są organizacjami pozarządowymi w Polsce. Ja bym powiedziała, że to jest też kwestia pewnej specjalizacji, dlatego że jeżeli my wybraliśmy sobie taką drogę, żeby być raczej taką siłą rzeczniczą, tak? Czyli bardzo mocno, proszę Państwa, pilnujemy właśnie procesów politycznych i prawnych. I tutaj to właściwie już wszystko, o czym koledzy powiedzieli, tak? Dlatego że z jednej strony, proszę Państwa, wiadomo, że liczy się to, co jest bezpośrednio przekazane do polityków i do urzędników, łącznie z kontaktami jakimiś takimi bardziej bezpośrednimi. Tak też jest dlatego bardzo ważne, żeby sobie starać dobre relacje wypracować z urzędnikami i politykami, jeżeli oczywiście jest to możliwe. Nie wszyscy są otwarci, tak jak tutaj powiedział Pan, na dialog z NGOsami. Natomiast tutaj od pisania pism, pisania ekspertyz, dostarczania wiedzy, proszę Państwa, telefonów, nawet późno wieczorem do posłów, z prośbą, żeby się zechcieli pochylić, dostarczania im materiałów na komisje sejmowe, żeby mieli inną wiedzę niż powiedzmy jest prezentowana przez kogoś innego. Cały czas właśnie takie włączanie się w proces legislacyjny na płaszczyźnie krajowej, tak cały czas pilnowanie tego, jak konsultacje są ogłaszane przez Komisję Europejską, żeby właśnie nie przegapić tego, co dotyczy lasów, ziemi, rolnictwa i tak dalej,
i tak dalej. Więc to są po prostu wszystkie te instrumenty, które my wykorzystujemy tak na bieżąco. Problem z rzecznictwem jest jeszcze taki, i uważam, że to jest bardzo ważne rozróżnienie. Dlatego, że mamy czasami pewien cel. Mamy cel, żeby wprowadzić na przykład do prawa określony zakaz, albo określony limit liczbowy, albo określony mechanizm, który nas prowadzi do celu, który uważamy za ważny. Mniej odpadów, lepsza ochrona środowiska, lepsze stawki dla rolników, większy dobrostan zwierząt. Proszę Państwa, to są zwykle takie bardzo duże cele. I teraz jedną rzeczą jest ciągła presja i ciągłe przypominanie o tym problemie i ciągłe zajmowanie się tym i przypominanie również politykom i urzędnikom i jakby chodzenie w danej określonej sprawie, to jest jakby jedna rzecz, ale rzecznictwo ma niestety taką, bym powiedziała, gorszą stronę, czyli działania ad hoc, natychmiast, dlatego że my jeszcze nie wiemy, że coś się wydarzy, znaczy już możemy oczywiście wiedzieć, że były pewne plany. Ale czasami jest tak, szczególnie proszę Państwa, może mniej to dotyczy Brukseli, bo tam powiedzmy ten proces legislacyjny jest bardziej uporządkowany i z pewnością dłużej trwający. Ale później to, co się dzieje na arenie krajowej, czyli właśnie transpozycja tego prawa, znaczy implementacja jest tu lepszym słowem, implementacja tego prawa, czy same pomysły polityków, czy nadążanie za pewnymi rzeczami jest tak, że mamy bardzo mały czas reakcji, a już się pojawiają jakiś pomysł, jakiś polityk wszedł z jakąś propozycją, albo na przykład jakieś ministerstwo weszło z propozycją. Przykładem, proszę Państwa, szybkie rozporządzenia ministrów, które naprawdę potrafią zmienić grę w danym obszarze i organizacja, która się zajmuje rzecznictwem, musi być przygotowana na to, że będzie musiała szybko reagować. Więc ważne jest też zaplecze eksperckie. Tak, i to, o czym powiedziała Joanna. To jest tak naprawdę największa trudność, z którą organizacje pozarządowe się zmagają, czyli taki komfort stałej pracy wielu osób, możliwość korzystania tak na bieżąco z pewnych takiego wsparcia eksperckiego, dlatego że albo czasami brakuje budżetu, albo brakuje czasu, albo brakuje ludzi po prostu, tak? Nas jest tak naprawdę garstka. Dlatego organizujemy też takie spotkania dzisiaj, żeby Państwu o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli, i to jest, proszę Państwa, te same reguły dotyczą rzecznictwa w Brukseli, tak? Czyli najlepiej znać kogoś, do kogo można zadzwonić, kto powie, na jakim etapie coś się na przykład dzieje w Parlamencie Europejskim. Super jest mieć kogoś, kto pracuje w biurze, na przykład opracowującym dla danego ugrupowania politycznego pewne rzeczy. Tak, albo na przykład, jeżeli wiemy, że jest fundacja, która jest połączona z partią, tak jak na przykład jest Partia Zielonych, ma swoją fundację, taką europejską fundację Zielonych, no to wszyscy jesteśmy w jakiejś sieci i wtedy mamy szybszy przepływ tej informacji i też możliwość większego oddziaływania i reagowania. Ale to są organizacje, które się, znaczy to jest powiedzmy ta część rzecznicza. A drugą sprawą i innym, jakby rozwoju innych narzędzi, ale też w połączeniu, są wszelkie działania, które dotyczą informowania i edukowania. I teraz tak, pytanie jest takie podstawowe. Na ile na przykład możemy zmieniać prawo w momencie, kiedy wychodzimy z informacją do społeczeństwa, czy z działaniem edukacyjnym i okazuje się, że trafiamy na plażę. Nikt nic nie wie, tak naprawdę to, co mówicie, Anna, czy to, co mówi kolega, czy co mówię ja, my sobie zdajemy sprawę, proszę Państwa, że gdybyśmy, że jakby, jeżeli nie zostanie wykonana praca informacyjna i edukacyjna, to nasza praca rzecznicza będzie znacznie trudniejsza. Dlatego, że społeczeństwo nie wie, albo nie jest zainteresowane, albo nie reaguje. Ja nie mówię tutaj o tych, którzy aktywnie biorą udział w życiu politycznym. No i mamy jeszcze organizacje takie, bym powiedziała, które się zajmują tym, żeby wspierać inne organizacje. I to jest kolejna sprawa tego, jaki jest potencjał tak naprawdę zmiany prawa tutaj w kraju, czy zmiany prawa w Unii Europejskiej. Jeżeli wiemy, że większość organizacji pozarządowych w Polsce jest żebracza, czyli dostaje, przepraszam bardzo, to nie jest jakieś słowo wymyślone przeze mnie, takie słowo po prostu oficjalnie używane w dokumentach, i wiemy, że na przykład organizacje, które się szczególnie zajmują taką tematyką jak my, głównie są wspierane przez finanse pochodzące z zagranicy,
tak? To w momencie, kiedy sobie nie zbudujemy tego wsparcia finansowego, nie jesteśmy w stanie określić potencjału, jaki jest nam potrzebny, on jest zawsze większy do możliwości dysponowania środkami. To jest, proszę Państwa, jeszcze kwestia decyzji, czym się zająć najpierw, co jest najważniejsze. Także tutaj, bo naprawdę do tego katalogu, którego tutaj Państwo wymienili, tego, co możemy zrobić, jakich narzędzi używać, ja właściwie już nie miałam nic do dodania, więc taka bardziej ogólna refleksja ode mnie. Bardzo dziękuję. Zatem przejdźmy może do pytań od publiczności. Czy są pytania jakieś z internetu na dzień dobry? Może pytania od publiczności. Przepraszam, nie słyszałem, mamy teraz już. Pytanie mogę. Tak, dzień dobry. Paweł Lewkowicz, Stowarzyszenie Wrażliwych Społecznie. Dzisiaj po raz trzeci chciałem poruszyć pewne zagadnienie z prośbą o pomoc. To zagadnienie dotyczy, tak jak pan Piotr powiedział, nawet mi się to na swój sposób spodobało, taki oksymor, przeciwdziałanie spalarniowemu mitowi. Chciałbym państwu takie krótkie wprowadzenie. Ja już o tym mówiłem na wcześniejszym panelu. W Starachowicach odbyło się referendum dotyczące, czy mieszkańcy Starachowic są, czy też nie, budowania w Starachowicach instalacji odzysku energii. Też proszę uwagę, taka ekwilibrystyka słowna, to jest oczywiście nowoczesna spalarnia odpadów. Było ze strony, jak również naszego stowarzyszenia, jest drugiego stowarzyszenia w Starachowicach, określone pisma, monity, dezyderaty, petycja o debatę, ale debatę z interesariuszami na takich pewnych różnych zasadach. Szanse i zalety. Od tego się nawet dopominamy. Szans na temat budowy tej spalarni dotyczy przede wszystkim za i przeciw, bo o zaletach to decydenci mówią praktycznie co jakiś czas, a wadą są organizacje pozarządowe, które chcą wiedzieć, chcą jawności, transparentności, przejrzystości. Niestety temat ten dotyczy całej Polski, bo powstają jak grzyby po deszczu te instalacje do termicznego przekształcenia odpadów. Mamy prawo krajowe, jakie mamy. Jest artykuł chyba 17 ustawy o odpadach, który mówi o tej hierarchizacji. Na szarym końcu jest termiczne przekształcenie odpadów. Ale to, co próbujemy do opinii publicznej dotrzeć, to już tak naprawdę nie mamy już przede wszystkim zasobów finansowych, organizacyjnych, informacyjnych. Dlatego, że mamy naprzeciwko siebie, co tu dużo mówić, adwersarza, który jest silny. Jeśli mówimy o spółce ciepłowniczej. Ale żeby nie przedłużać, bo tak naprawdę temat jest, wydaje mi się, nośny i tak naprawdę w każdym województwie to dotyczy, to nie możemy się przebić z informacjami nawet na ostatniej konferencji prasowej w czwartek. My jesteśmy też wokół krytyki, wokół pewnego nawet takich infamii, ostracyzmu, dlatego że próbowaliśmy zadać podstawowe pytanie mówiące, a tutaj bym bardzo pana szczególnie Piotra prosił o informację, bo dzięki pana postpostom dowiedziałem się, jak Wielka Brytania ujawnia emisyjność, jaka jest to po prostu w Holandii. I tak naprawdę chodzi też o to, żeby doradzić, jak na poziomie nawet dyrektyw, albo w jakich dyrektywach szukać informacji mające na celu o emisyjności tej nienormatywnej, tej emisyjności jak dwutlenku węgla w procesie spalania, jak podtlenku azotu, bo w Starachowicach będzie budowana instalacja na bazie ciepłowni. To jest prosty argument. No, będzie mniejsza emisja tych tak zwanych emisji standaryzowanych, tych, które są w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska. Proces pospalarniowy, te 30%, ja to tak mówię odpadów stałych, lotnych, to wszystko na pewno jest istotne, ale niestety nie możemy się przebić do opinii publicznej, bo nie mamy tak za bardzo szans. Każda nasza inicjatywa niestety jest spotykana z bardzo dużą kontrowersją decydentów lokalnych. Bardzo proszę jakąkolwiek pomoc. Proszę tak, sformułowanie. Sformułowanie pytania jest takie. Jakakolwiek pomoc doradcza, ale też ekspercka, przyjazd do Starachowic, bo prawdopodobnie będziemy pozyskiwali środki zewnętrzne w projektach norweskich, żeby próbować uświadomić w procesie analizy SWOT, w deliberacji, w dyskusji, ale też się odnieść. Oczywiście taksonomia, ale taksonomia jest sekowana przez określonych lobbystów w Polsce. Wiem, że Komisja Europejska też przyjęła rozporządzenie odnośnie taksonomii. Co zrobić, żeby próbować w 28 miesiącach, bo będzie wybudowana ta spalarnia w Starachowicach, żeby móc uświadomić mieszkańców, nawet w kampaniach społecznych, że to naprawdę nie jest takie opus magnum, jak mówią decydenci.
Czy mam już tak odpowiadać? Tak, prosimy bardzo. Tak. Dziękuję bardzo za to pytanie i no, też prawda, uwagę i wołanie o przywołanie trudnej sytuacji w Starachowicach i prośba właśnie o wsparcie. No, każda sytuacja lokalnej społeczności, która walczy z tymi instalacjami i wszelkimi innymi złymi dla środowiska instalacjami jest inna. Ja myślę, że bardzo dużo często pan powiedział o tym, że nie macie zasobów. Ja wiem jak jest, nie ma zasobów, ale może powinniśmy sobie postawić też jasne cele i przestać walczyć z mitami, bo po prostu naprawdę za dużo czasu na nie tracimy. Proszę skupić się na nauce. Nauka jest transparentna, nauka jest, znaczy wiedza pochodząca z nauki, dane, bardzo twarde, liczbowe, z nimi się nie dyskutuje i jakby tylko je przedstawiać cały czas. Już nie walczyć i nie kłócić się, bo ja też już mam taką strategię, żeby nie tracić czasu na kłótnie, tylko przedstawiać jasne dane. To jest tak jak też ruch klimatyczny bardzo jasno mówi o tym, żeby wreszcie słuchać nauki. I zacznijmy mówić politykom, że jeżeli mają inne decyzje, podejmują, to po prostu są przeciwko nauce. Koniec, kropka. I czasami trzeba bardzo jasno postawić sprawy. Ja często też używam, w ogóle mówię o tym, że mamy kryzys klimatyczny, że mamy ludzi na ulicach. Właśnie wczoraj był był marsz klimatyczny. Często o nim przywołuję i mówię, słuchajcie państwo tych młodych ludzi, którzy wychodzą na ulicę i przestańcie mówić głupoty. Koniec, kropka. I czasami nawet, z jednej strony trzeba być dyplomatycznym w pewnych momentach, ale w pewnych momentach wstaję i mówię, koniec, kropka, przestańcie mówić głupoty. Mamy kryzys klimatyczny, nie mamy miejsca na żadne nowe emitory CO2. Rozumiem, że to jest trudne, to wymaga dużo odwagi. Państwo macie tę odwagę, ale też jeżeli tylko mówimy na zamkniętym spotkaniu takie rzeczy, to nie wychodzi do mediów. Więc bardzo ważne jest też właśnie mieć dobre relacje z mediami, czy to lokalnymi, czy to na poziomie krajowym i żeby jakiś dziennikarz, jeden, drugi podchwycił temat i o nim jasno mówił. Publikacja tylko na Instytucie Spraw Obywatelskich jest dobra, ale to jest nadal za mało, bo wiadomo, to nie jest portal, który czytają masę i politycy, ale właśnie, czyli posiłkujmy się nauką. Oczywiście tak, możemy przyjechać na spotkania, możemy wesprzeć. Czasami rzeczywiście ten obecność kogoś tam z Brukseli też pomaga. Możemy też online wystąpić, to nie mam problemu. Ale no, zapraszam do kontaktu. Pewnie i tak z nami się dziękuję za przywołanie, to, że pan rzeczywiście różne posty widzi. Mamy w Polsce też kilku aktywistów, którzy się tym tematem zajmują i no, nie będę zabierał już więcej czasu, po prostu poproszę o kontakt i postaramy się pomóc. Czy mamy kolejne pytanie z Tak, ja mam pytanie. Marta Stępniak, Instytut Spraw Obywatelskich. Chciałam się zapytać o Państwa doświadczenie odnośnie dostępności europosłów. Bo, prawdę mówiąc, miałam ostatnio takie przykre doświadczenia, kiedy próbowałam się skontaktować z kilkoma z nich i odbiłam się od ściany. To znaczy, nie odpisywali na maile, kiedy dzwoniłam do biur poselskich tych europosłów w Polsce, okazało się, że no, to albo w ogóle nikt nie odbierał, albo okazało się, że tak naprawdę to formalnie jest biuro danego europosła, ale tak naprawdę tam siedzibę swoją mają inni posłowie na Sejm. I jakie są Państwa doświadczenia? Znaczy, czy naprawdę tak ciężko mieć biuro poselskie w Polsce, które by odbierało telefony? Takie pytanie jak o Państwa doświadczenia. Dziękuję. Tak, kto z Państwa chciałby? Może Pani Jelena? Dobrze, jeśli może stricte nie będę wypowiadać co do doświadczeń z biura poselskimi europosłów w Polsce, bo szczerze mówiąc moje osobiste doświadczenie było tylko przez te biura ich brukselskie, gdzie z jednej strony ja bym sugerowała, więc też sugerowałabym, może jeżeli faktycznie nie działa to przez te biura w Polsce, a sprawa dotyczy w jakiś sposób kwestii związanych z albo jakimiś negocjacjami unijnymi, albo z jakimś prawodawstwem unijnym, to faktycznie próbować przez to biuro brukselskie, a z drugiej strony też bym sugerowała próbę na przykład kontaktu bezpośrednio z asystentem takim w Brukseli, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o procesy legislacyjne,
no to ci asystenci czy asystentki to są te osoby, które są najbardziej merytorycznie świadome kwestii. To są te osoby, które przygotowują wszystkie briefy, stanowiska europosłów itd., itd. I powiedziałabym, że w wielu przypadkach są takimi mózgami za tymi europosłami czy europosłankami, więc czasami nawet taka rozmowa z asystentem czy asystentką może wywrzeć większy skutek niż rozmowa bezpośrednio z danym europosłem czy europosłanką. No a w ostateczności, jeżeli nie ma żadnego odzewu z biura, no to ja bym sugerowała mimo wszystko gdzieś tam zahaczanie takiego delikwenta publicznie, chociażby przez Twittera, bo z mojego punktu widzenia to jest tak, że to są osoby, które są w Europarlamencie dla nas, dla społeczeństwa i oni nas powinni tam reprezentować i wysłuchiwać, więc sytuacja, w której nie ma żadnego odzewu z biura jest po prostu no, nieakceptowalna. Jeżeli nawet dana osoba nie ma czasu się spotkać, to powinna przynajmniej tam być jakaś odpowiedź z biura. Ja tylko jeszcze dwa słowa. My czasami wykorzystujemy, nie wiem, czy dotoczył temat Marto, tam próby tego kontaktu, ale paradoksalnie czasami jest tak, że jak się z danego ugrupowania politycznego skontaktuje z posłem, wcale nie z Polski, mu się powie, że się szuka kontaktu z europarlamentarzystą z Polski, to czasami też może zagrać. Wyjątkowo, ale może. Natomiast co mówi Anna, przez biura bardziej właśnie europejskie niż polskie, bo polskie są bardzo często takim widmem, albo po prostu, no nie, może nie wiem, brakuje czasu czy to środków. Nie chcę tutaj doszukiwać się przyczyn, ale z pewnością szybciej tą drogą. Tak, to ciekawa uwaga, to szukanie kontaktu do polskiego europosła przez kolegę, koleżankę z zagranicy, ale to właśnie tak, to takie praktyczne uwagi myślę, czekaliśmy też. Przecież pani Jano wspomniała o asystentach sekretariatu, asystenci to zdaje się jest nie do przecenienia kontakt. Wydaje się, że często to właśnie oni przecież przygotowują europosła paragrafy, artykuł po artykule, szczytując i opracowując też w grupach roboczych. Czy mamy jakieś inne pytania z publiczności? O, mamy. Mam takie pytanie o najmocniejszą historię z zakulisów, którą Państwo do dzisiaj pamiętacie, związaną ze zmianą prawa. Coś krótkiego, co wywarło, zostawiło u Państwa w głowach i w ciele do dzisiaj jakiś ślad. To ja szybko. Jak wiadomo, o zdaniach zakulisowych nie mówi się publicznie. Więc czasami, proszę Państwa, jest tak, że nawet ta najmocniejsza rozgrywka musi zostać później w bardzo takim prywatnym gronie dzielona. Ale ja powiem anegdotycznie, żeby nie zostawiać pytania bez odpowiedzi. Udało się kiedyś zmienić bardzo dobrze ustawę o ochronie zwierząt, a okazało się, że trzeba, i to już mówiłam kiedyś, chyba też Państwu na spotkaniu, okazało się, że trzeba przeczytać wiersze z młodości jednego z posłów. Koleżanka to zrobiła, pochwaliła i poseł nas poparł. Nie mogę powiedzieć nazwiska ani ugrupowania, ale takie rzeczy też się zdarzają. A jaki wiersz? Ja nie byłam czytelniczką tych wierszy. Myślę, że nie była to najwyższego lotu poezja, ale w każdym razie bo my czasami jakby trochę mówimy o tym, że te kontakty międzyludzkie jakby one nie są, nie wybrzmiewają. One są naprawdę ważne, tak żeby jakoś mieć tą umiejętność do dotarcia do danej osoby. No i okazuje się, że nawet takie sytuacje są pomocne. Tak, pani Joanna? To ja może dwie rzeczy, może jedna trochę bardziej zakulisowa, a druga po prostu jako taka trochę anegdota też na temat tego, jak dużo możemy mieć wpływ jako organizacja pozarządowa na te procesy. I to taka sytuacja, która na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie, ponieważ przed jeszcze takim pakietem legislacyjnym zwanym pakietem zimowym,
zanim Komisja Europejska w ogóle przedstawiła te swoje propozycje legislacyjne, chwilę wcześniej zaczęły wyciekać te dokumenty, drafty z Komisji Europejskiej i wyciekł też draft dotyczący wsparcia dla energetyki, subsydiów dla energetyki, w tym oczywiście węglowej czy gazowej. I tego, że takie wsparcie miało być przedłużone bez żadnego deadline'u tak naprawdę na kolejne dekady. No i oczywiście potem jak ten draft wyciekł, podniósł się bardzo zdecydowany głos NGO-sów przeciwko temu, krytykujący. No i co się okazało, tydzień później, kiedy została opublikowana ta oficjalna propozycja Komisji Europejskiej, która potem przechodziła przez ten cały proces negocjacji pomiędzy instytucjami, to już nagle pojawiły się tam konkretne zapisy, konkretny harmonogram, w jaki sposób odejść od tego wsparcia dla energetyki węglowej i w jakim harmonogramie. Więc to był taki duży krok milowy w tym kierunku ostatecznego odejścia od tych subsydiów, który tak naprawdę wypłynął z tego, że w kluczowym momencie przed w ogóle zaproponowaniem projektu jednak NGO-sy bardzo szybko, bardzo zdecydowanie zareagowały. Ale z takich rzeczy może zakulisowych, to bym zwróciła też uwagę na to, że te finalne negocjacje, tak zwane trilogi, kiedy spotykają się reprezentanci Rady, reprezentanci Parlamentu Europejskiego i też w obecności Komisji Europejskiej, już stricte te kilkanaście czy kilkadziesiąt osób siedzi w jednym pokoju i negocjuje ostateczne zapisy danej dyrektywy czy rozporządzenia, te negocjacje często trwają całą noc. I w którymś momencie też dochodzi do takiego etapu, kiedy to jest po prostu na zmęczenie. To jest kwestia czasami tego, jaki będzie ostateczny zapis, trochę decydując od tego, która strona ma najmocniejszych graczy fizycznie, którzy są w stanie wytrzymać te negocjacje. I w trakcie takich nocy ci ludzie, asystenci, czy europosłowie, czy reprezentanci Rady Attachés, oni często też są na przykład na Twitterze. I samo to, że o trzeciej nad ranem jest garstka ludzi, którzy będzie cały czas do nich pisać i tweetować i mówić, żeby twardo bronili jakiegoś zapisu, naprawdę może wpłynąć na to, na ile oni będą mieli tą siłę i energię, żeby o tej czwartej rano walczyć o jakiś zapis i dopilnować tego, żeby on pozostał lub właśnie wręcz przeciwnie, został wykreślony z dyrektywy. I czasami nawet takie rzeczy mogą mieć w ostatecznym rachunku duże znaczenie. Czyli Poezja, Twitter nad ranem, a co u pana Piotra? No nie, wiele bym nie dodał, bo to są bardzo ciekawe elementy właśnie o trylogach, o mediach, o Twitterach. Jeśli chodzi o wycieki, to też jest ważny temat i czasami my jako NGO-sy, którzy w jakiś sposób dostajemy, w różny sposób te wycieki, decydujemy się na natychmiastową akcję albo na wyciek do mediów, to wtedy zależy od strategii, jaką chcemy też mieć i co chcemy uzyskać. Ale może, bo tu była mowa o trylogach, ale też warto powiedzieć o tym, co jest na samym początku tworzenia legislacji, czyli kiedy jest propozycja z Komisji Europejskiej. Ludzie w Komisji Europejskiej, którzy tworzą, to jest często garstka ludzi, którzy tworzą materiał, ale oczywiście w konsultacjach, to nie jest tak, że oni to tworzą, ale to oni są takim kluczem często. I to są osoby, które są świetne, inaczej, analitycy, oni muszą to przygotować bardzo dobrze. Jeżeli tylko wiemy, kto przygotowuje to, taki desk officer, to nie są politycy, to są po prostu urzędnicy. Jeżeli wiemy, nawiążmy kontakt, bo oni często szukają rozwiązań. Oni muszą wiedzieć, co wpisać do projektu legislacji. Bo jeżeli, to jest tak zawsze, jeżeli już projekt legislacji jest na wysokim poziomie, to wtedy nam wszystkim będzie łatwiej. Już nie będziemy tracić czasu na rozwalanie pewnych mitów, nie? Tylko będziemy już na wysokim poziomie i wtedy końcowo, nie? Gdzieś tam się w środku spotkamy. Więc na samym początku, kto w komisji przygotowuje, próbujmy się dostać do tej osoby różnymi kanałami, i bardzo, bardzo konstruktywnie, i to jest bardzo konstruktywne, bardzo ważne to jest, żeby to nie było atakowanie, tylko konstruktywne podpowiedzenie, co działa, nie? Na przykład teraz prewencja jest wysoko na agendzie, więc wszelkie przykłady z różnych krajów czy miast, jak może działać prewencja wytwarzania odpadów.
I oni potrzebują tych przykładów. To są ludzie, którzy są w Brukseli, mają dużo wiedzy, ale nie wiedzą wszystkiego, co się dzieje gdzieś w Białymstoku czy w Porto, nie? Więc to są takie elementy, które możemy im podrzucić i powiedzieć. Oczywiście w języku angielskim, albo nawet lepiej w języku ich narodowym. To jest w ogóle jeszcze lepsze, dlatego to takie rzeczy się przydają. Drobne a propos tej poezji też, no, umiejętność języków i czasami zagadanie, zaimponowanie czy w ich lokalnym języku też pomaga przełamać lody. Ale to jest jeden ze sposobów. Różne sposoby przełamania lodów są. Dziękuję bardzo. Mamy minutę do końca, więc nie wiem, czy zostały jeszcze jakieś pytania ekspresowe w publiczności. Nie widzę, więc bardzo wszystkim dziękuję Państwu za udział w tym panelu, szczególnie w tych takich hybrydowych warunkach, gdzie trochę trudniej o żywą rozmowę. No i po pewnej podziwi szacunek za Państwa działanie i efekty tym, że dziękuję jeszcze raz pięknie. Dziękuję. Też zapraszam do kontaktu i brawo za całą pracę, którą Państwo robią. Pani Joanna, Pani Justyna, Państwo na sali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja kończę. Dziękuję za dzisiejsze przybycie, uczestnictwo i zachęcam do tego, żeby odwiedzać naszą stronę akademia.instytutspraw.pl, zgłaszać się na nasze szkolenia i wyczekiwać jakieś... Aha, jeśli chodzi o poradnik, który Państwo tutaj macie i dostaliście, to też zachęcam do tego, żeby swoim kolegom, koleżankom po prostu mówić o tym, że my możemy po prostu go przesłać w formie właśnie papierowej, ale też jest dostępny elektronicznie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę powodzenia na Państwa frontach w zmienianiu prawa. Dziękuję.